Sakata w tym roku prezentuje wycinek portfolio z cebul. Tutaj mamy piękną wystawkę cebuli czerwonej, cebula czerwona Red Herald, pięknie wybarwiona. Cebula może być przechowywana do mniej więcej marca w polskich warunkach. Handlowy towar, ładny kolor też jest wewnętrzny, dobrze się sprawdza na polskich polach. Drugą odmianą ciekawą to jest odmiana Rosana. Rosana jest cebulą różową, bardzo słodki smak, dopiero raczkuje temat na naszym polskim rynku, ale trzeba zaznaczyć, że w Holandii jest to bardzo szeroko uprawiana cebula i bardzo popularna. W Polsce powolutku wchodzi w zimę, możemy ją znaleźć już na półkach sklepowych. Ja mam nadzieję, że będzie ona częściej widziana. Mówię to z pozycji konsumenta. Łatwa również w uprawie. Kolejną cebulę Belo Blanco, biała cebula, i ciekawą pozycją jest Yosemite. To jest cebula w typie jumbo, Hiszpan. Te cebule są z hiszpańskich pól, dlatego ich rozmiar jest troszkę większy. W Polsce będzie to mniejszy rozmiar. Te cebule pochodzą z pól nawadnianych, z fertygacją, stąd też ich piękny wygląd. Cebula łatwa w obieraniu, fajna do przemysłu i wysoki potencjał plonotwórczy. Nowa odmiana buraczka z firmy Sakata, odmiana o nazwie Aurora. Odmiana, która jest odpowiedzią na coraz większą presję ze strony chorób, ponieważ jest to odmiana z odpornością na rizoktonię i rozomanie, która coraz częściej zaczyna pojawiać się na polach, również u polskich rolników. Odmiana o bardzo fajnym, wyrównanym, kulistym kształcie korzeni, o bardzo zdrowych liściach, nadająca się zarówno do przechowywania, długiego przechowywania, jak i do przetwórstwa. Odmiana posiadająca wysoki Brix, między 12-14%, i nadająca się na różne terminy uprawy, zarówno w plonie głównym, jak i w poplonach.